i buty z przytwierdzonymi do podeszwy kółkami. Taka moda opanowała Kazimierz Górniczy. Też już nie wybrałem takie troszeczkę wąsze spodnie, jest troszeczkę wygodniej, no i idzie się z czasem. Za trendami podąża też Sosnowiec, gdzie powstał jeden z najnowocześniejszych skateparków w Polsce, zdobywający wśród fanów ekstremalnej jazdy coraz większą popularność. Poszerzył bazę, miejską bazę sportową, funkcjonuje już obieg od pewnego czasu, w układzie bieżącej działalności. Świetna sprawa dzisiaj, pierwsza impreza, na pewno nie ostatnia w tym roku. Sosnowiec Cup 2013 ściągnął turolkarzy z całego kraju. To oni są najlepszymi recenzentami ramp, fanboxów i poręczy, które tutaj bynajmniej nie służą do podpierania. Ludzie w Polsce jeszcze muszą nauczyć się trochę jeździć na takich przeszkodach, bo mało było takich miejsc i wszyscy tak naprawdę szkolą się na tym. Ale jest już naprawdę coraz lepiej i poziom na rolkach jest w Polsce na tyle wysoki, że na pewno pokażą tutaj fajne rzeczy. Bo do naszego miasta przyjechali najlepsi, między innymi obecny mistrz Polski Tomek Przybylik, dla którego rolki to po prostu sposób na życie. W 100% są przyjemnością, ale przez to mogłem poznać naprawdę wielu ludzi i mogłem zwiedzić naprawdę bardzo dużo miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest więc szansa, że sława skateparku na Kazimierzu rozniesie się po starym kontynencie. Również dzięki ekstremalnym klipom filmowym, które tu powstają, by potem promować sport w internecie. Mam kontuzję i mogę uciec nagrywaniem od wszystkiego. Nie muszę wyjść na rolki wtedy, ponieważ no nie da się, tylko mogę sobie wyjść i kumplom pomóc ponagrywać. Oni potem oddają takie filmiki sponsorom. Tak samo ja się cieszę, bo mogę nagrywać inne eventy. Bez kamer i powtórek wideo z oceną startujących muszą poradzić sobie sędziowie. Jest to technika, czyli możliwości techniczne, czyli tutaj triki pojedyncze. Później płynność, czyli jak te triki pojedyncze zostaną połączone w jedną całość, no i stand, czyli tutaj można powiedzieć, jak ryzykowne będą te triki. Wszystkie tak zwane graby, slajdy i flipy najlepiej wykonali Kacper Nosek, Karol Byrski i Krystian Zarzeczny. Jedziesz! A wszyscy skaterzy z niecierpliwością czekają na kolejne wydarzenia w miejscach, dzięki którym Sosnowiec staje się powoli polską stolicą sportów ekstremalnych. Dobre triki, Tomek! Z Rosią zawrócił.